Już ten tekst w swojej konkluzji mówi, spośród wszystkich rozpatrywanych motywów, które determinowały działania Burego i części jego podwładnych, czynnikiem łączącym było skierowanie działania przeciwko określonej grupie osób, które łączyła więź oparta na wyznaniu prawosławnym i związanym z tym określaniu przynależności tej grupy osób do narodowości białoruskiej. Zabójstwa i usiłowania zabójstwa tych osób należy rozpatrywać jako zmierzające do wyniszczenia części tej grupy narodowej i religijnej, a zatem należące do zbrodni ludobójstwa, wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. Przypomnę, rzecz dotyczy jednej z postaci emblematycznych dla mitologii żołnierzy wyklętych, bo wybitni znawcy historii podziemia antykomunistycznego, tacy jak profesor Rafał Wnuk chociażby, największy autorytet w tej dziedzinie, konsekwentnie walczą z pojęciem źle zdefiniowanym, źle określonym, takim politrukowskim pojęciem żołnierz wyklęty, jako pojęciem z dziedziny raczej z wymiaru mitologii, a nie historii.